Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, barany, w tarocie Drogi Rozwoju na lato. Przygotowałam dla Was 6 kart na całą porę roku. Macie w swoim rozkładzie dwie karty odwrócone. Jest to trójka mieczy i król buław. Na te karty trzeba będzie zwrócić uwagę, ponieważ tu jest coś nie tak. Tu jest coś nie na swoim miejscu. Obrócone. Macie poza tym trzy wielkie arkana. To jest dużo. Jest to karta diabła, karta wieży i pustelnika. Jeszcze macie jedną z kart dworskich. Jest to król kielichów. U samej podstawy leży diabeł. To jest centralna karta. To jest najistotniejszy element całego tego rozkładu. Diabeł będzie tym, co niejako skupia waszą energię. Na tej ilustracji, w tej talii, widzimy lustro. Co widzicie w lustrze? To, co widzicie w lustrze, jest waszym diabłem. A może nie to, co widzicie w lustrze, ale może to jest takie niby lusterko. Może to jest jakieś takie jakby zdjęcie, na przykład zdjęcie rentgenowskie. Ale co to znaczy, że coś jest waszym diabłem? To jest ktoś lub coś, co was niejako wiąże, co tak jak te łańcuchy, co was przykuwa. Co sprawia, że nie możecie być wolni. Coś w tym lustrze sprawia, że tak się czujecie. Zwróćmy uwagę, tu widać takie jakby spróchniałe, połamane drzewo. Czy w tym zdjęciu, w tym lustrze, w tym odbiciu, a może i gdzieś tutaj w jakimś telefonie, tak, ta karta trochę przypomina taki smartfon, który sobie trzymamy, takie mam skojarzenie. Gdzie widzimy odbicie jakiejś rzeczywistości. W telefonie, tak, przeglądamy różne media i tam widzimy tę rzeczywistość, jej odbicie. Coś tu jest uszkodzone, zniszczone. I to jest tym, co nie pozwala wam, tak jak już wspomniałam, czuć się wolnymi, czuć się szczęśliwymi. To jest podstawa, a nad tym czai się ból. To jest dość ciężkie czytanie. I ten ból, trudno powiedzieć, czy on minął, czy on się jeszcze pogorszył. Na pewno był już w przeszłości, już był gdzieś wcześniej. Może była to poprzednia pora roku.
Może jeszcze wcześniej. I teraz jest on widoczny, czy wspomnienie jego jest widoczne. To może być taki ból, który sprawia, że kładziemy się i zasłaniamy swoją twarz, zasłaniamy się. Nie mam tu przed kim zasłaniać tej twarzy, czy zasłaniamy tę, jakbyśmy zasłaniali tę twarz sami przed sobą. Czy jest coś, czego nie chcielibyście pokazać w swojej twarzy? Czy ten grymas bólu? Czy nie chcecie tego? Czy nie chcecie, żeby to było widoczne, ale jeżeli spojrzycie w lustro, to to zobaczycie. Skąd się wziął ten ból? On jest powiązany z odwróconym królem buław. On patrzy na ten ból czy jego wspomnienie. I z jego powodu w nim upatruje przyczyny swojej niemocy. Król to osoba z natury władna. Pozycji prostej, mielibyśmy do czynienia z człowiekiem, którym możecie być wy, lub ktoś znaczący dla was, albo jednocześnie i wy, i ktoś znaczący, kto jest w stanie zarządzać swoim działaniem, a często i działaniem innych ludzi. To jest buława. To jest działanie, to jest moc, także moc seksualna, moc działania. Trzymam w ręce tę swoją buławę i mogę zadziałać, mogę coś w coś uderzyć, mogę wykorzystać ten mój potencjał, mogę nim zarządzać. Mogę zarządzać potencjałem działania, ale tu karta jest odwrócona. Wygląda na to, jakbyście stracili tę potencję, ten potencjał, albo nadal go macie, ale jednocześnie nie macie wpływu na rzeczywistość. Może nie macie wpływu na ten ból, jesteście bezradni, pomimo tego, że gdzieś ten potencjał w was jest. To naświetla pustelnik. Pustelnik może być kolejną postacią, którą spotkacie. Albo wy możecie stać się takim pustelnikiem. To nie jest ktoś, kto zaznacza swoją fizyczność, wręcz przeciwnie. Na tej ilustracji osoba ta nosi szatę, która prawie w całości ją zakrywa. Widzimy tylko dłonie, kawałek twarzy i gdzieś tu kawałek stóp, kawałki. Strój ten nie przyciąga uwagi. Można by było powiedzieć nawet, że jest byle jaki. To jest jakaś płachta. Bardzo prosta. To nie jest ktoś, kto przywiązuje wagę do ubioru. Kogoś takiego możecie spotkać, jeżeli zobaczycie kogoś, kto właściwie ubiera się po prostu tak, żeby siebie okryć. A nie po to, żeby się komuś pokazać, czy coś tym swoim strojem zamanifestować, to może być ten pustelnik. Ten ktoś zaznacza to, co trzyma w ręku. I to nie jest ta buława. To nie jest ta buława, tak? To tu jest laska, na tej lasce się opiera, ona... To, co tutaj trzyma w ręce, służy jako podparcie, a nie jako broń. Bardzo podobne w swoim kształcie, ale co innego.
Czy może poprzez to spojrzenie zwrócicie się, zmienicie swoją postawę na postawę pustelnika? Nie mówię, że na zawsze, ale może na jakiś czas w lecie. Może ktoś wam naświetli tę sytuację. Co tutaj się dzieje? Co się wydarzyło? To jest ktoś, kto niesie to światło. To jest ktoś, kto jest mądry i nie obnosi się ze swoją mądrością. Nie widzę tutaj przesadnej skromności. Po prostu to nie ma znaczenia, czy chwali się tym, czy nie. Dla niego to nie ma znaczenia. Nie na tym się koncentruje. Chce coś naświetlić. I to, co naświetla, nie jest przyjemne, ale trzeba się temu przyjrzeć. On jest ponad wieżą. Wieża jest tym, co może runąć. I w tej talii karta wieży to drzewo, podobne do drzewa z naszego lustra. Coś tu może runąć i stać się takim, jak w tym odbiciu. Zastanawiam się jeszcze, czy to odbicie do końca jest prawdziwe. Na to zwróćmy uwagę, zwróćcie uwagę. Czy to jest autentyczne? Taką mam wątpliwość. Czy widzimy tutaj prawdę? W lustrze powinniśmy widzieć prawdę, ale czasem te zwierciadła bywają pokrzywione i zniekształcone. Na pewno byliście kiedyś, chociaż nie wiem, czy na pewno, może byliście w takim gabinecie luster, gdzie takie były lustra, które gdzieś tam człowieka rozszerzały, gdzieś tam go zwężały. I one nie odbijały rzeczywistości. One pokazywały jakąś wersję przerobioną. Blisko tego jest ta wieża. Coś może runąć w powiązaniu z tym diabłem. Blisko diabła jest także król kielichów. To jest postać, również władna, tak, posiadająca swoją moc zarządzania, ale w innej niejako dziedzinie. To jest inne zarządzanie, inna moc. To jest moc emocji. To jest umiejętność zarządzania emocjami i dojrzałość emocjonalna. To jest ktoś, kto w świecie emocji czuje się jak na tronie. To może być też ktoś, kto po prostu potrafi bardzo dobrze pływać. Ludzie, którym bliska jest woda, często mają w sobie coś emocjonalnego. Ktoś, kto tak dobrze się czuje jak w tej wodzie, jakby to było jej królestwo. Może bardziej jego, a jeżeli jej, to bardziej ta osoba czuje się bardziej jak król niż jak królowa. Jest w tym taki rodzaj pewności siebie. Trzyma ten kielich, trzyma te emocje i nic tu się nie wylewa. A ponad głową ma króla buław, który niewiele może zrobić z tą swoją mocą. Może warto skierować się w stronę tej oto osoby. Ona jest blisko diabła, może podchodzić spokojnie do tego, co widzi.
Kochani, uważajcie na to, na co patrzycie. Zwracajcie uwagę na to, co widzicie w takich może płaskich powierzchniach, wszystkich ekranach, lustrach. Na tym, co wydaje się być rzeczywistością i czy nią naprawdę jest. I jak na nią reagujecie? Czy ona wydaje się być jak takie. Wydaje się być spróchniała, czy połamana, czy jedno i drugie. Patrzenie na coś takiego w taki sposób może niejako wpłynąć na was. Jakby ta otchłań tego lustra, jakby ona wpływała na was, a niekoniecznie w drugą stronę. Nie dajcie się w to wciągnąć. Zastanówcie się nad tym refleksyjnie. Nawet jeżeli to jest powiązane z czymś bolesnym, nawet jeżeli z powodu tego diabła coś może runąć, to spróbujcie podejść do tego